Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. No nie mogę w tym roku wystartować, bo jak nie było pogody, to znaczy były upały i mało deszczu, to miałem czas, a jak potem trochę popadało i warto było się rozejrzeć, co tam w lesie może nowego wyrosło, to miałem urlop i nie mogłem sprawdzić. Ale już jestem, pisaliście gdzie filmy, także jest już pierwszy, mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej i mam nadzieję, że ta sytuacja grzybowa się zmieni. W tygodniu sprawdzam lasy blisko domu, lasy oliwskie. Wczoraj byłem na rekonesansie w lasach blisko gdańskiego zoo. Za chwilę zaproszę Was na wideorelację z wczorajszego dnia. A dzisiaj sprawdzam lasy tutaj nieopodal Pochołka. Także nie przedłużam, zaczynamy. No i jestem już w swoich lasach oliwskich. Niedaleko zoo. Tutaj się poruszam. Zobaczcie, takie chaszcze. Ale coś tutaj w tych zaroślach rośnie. Mamy pierwsze maślaczki. Nie wiem, czy to nie moje pierwsze maślaki w tym roku, ale dzisiaj fokusuję się na znalezieniu borowików, może pierwszych pieprzników jadalnych. Tak jak mówiłem z początku, no nie miałem zbytnio czasu wyskakiwać do lasu, ale teraz się to zmieni. Zobaczcie, jak pięknie tutaj wyglądają. Oby tych grzybów było trochę więcej. Ruszam dalej. Lasy oliwskie mają to do tego, że mieszkam niedaleko nich i mogę szybko po pracy wyskoczyć na szybki rekonesans, zobaczyć, co tutaj rośnie. Jedynym minusem, dla mnie to plus, jest, że ten las ma takie ukształtowanie morenowe, góry, doliny i trzeba się troszeczkę nachodzić, ale wpływa to pozytywnie na naszą kondycję, na nasze zdrowie, wytrzymałość. Także polecam od czasu do czasu odwiedzić takie typu lasy. A zobaczcie, tutaj kolejny grzybek na mojej trasie, jest to muchomor czerwieniejący. Charakterystyczne przebarwienia w kolorze właśnie takim lekko czerwonym, brązowym, na górze kapelusza. Grzyb jadalny, aczkolwiek przy muchomorach to pamiętajcie, jeśli nie macie pewności, cieszymy tylko oczy i zostawiamy je dla zwierząt albo dla jakichś wprawniejszych grzybiarzy, którzy uważają ten grzyb za smaczny. Ruszam dalej. No i trzeba będzie znowu szukać gdzieś nowych miejscówek. Zobaczcie, tutaj też drzewa powycinane. Dalej stoi tablica. Zakaz wejścia, bo trwa wycinka. Cóż poradzić? Jest mi smutno. No i tak wydawało mi się, że grzybów powinno być trochę więcej. To opady były ostatnimi czasy. Ale niestety, jak na razie, to jakieś pojedyncze maślaczki. Tutaj kolejny, maślak żółty. Obok rośnie modrzew, tworzą razem mikoryzę. Zobaczcie, tak pięknie wygląda. Miałem nadzieję na jakieś usiadkowane, ale na razie ich nie widać. Podgrzybków również też nie widzę. No troszeczkę morale mi spadły tą wycinką, ale się nie poddaję, ruszam dalej. No i przeszedłem tutaj na swoje takie usiadkowe miejsce, usiadkowanego pewnika, gdzie te borowiki tutaj usiadkowane bardzo często się pojawiały. Zobaczcie, są, aczkolwiek w takiej fazie nie nadającej się już do niczego. Zobaczcie, jak tutaj jest zjedzony, wysuszony. Tutaj obok są dwa kolejne. Zobaczcie, jak popękane. To tylko świadczy, że one jeszcze wyrosły najpewniej z początku zeszłego tygodnia, w tych upałach popękały. Zobaczcie, jak się prezentują. No te grzybki już nawet nie będę zbierał, nie będę rozcinał, bo jestem pewny, że w środku są robaczywe, a tak to może jeszcze się rozsieją tutaj. Zobaczcie tego. No nie mogę w tym roku trafić na takie piękne jeszcze borowiki, aczkolwiek w weekend wybiorę się gdzieś na Kaszuby i będę tam szukał. Tu jeszcze chyba przewrócony jeden. Chyba jakiś zwierzaczek. On jakby grzybiarz, to by go sprawdził. Ale jest tak suchy w ręce. Normalnie jakby był suszonym grzybem. No cóż poradzić. Tak to bywa. O, widzę kolejnego. Też przewrócony. Tutaj możecie zobaczyć. Te dziurki to od czerwi, grzyb nawet nie ścięty,
suchy na wiór, no normalnie mówię, jakby był suszony, nie? No i tak się oto właśnie prezentuje. A rósł chyba sobie tutaj, bo aż taki tutaj dołeczek widzę. Także w tym miejscu nawet już skończył swój żywot. Tutaj możecie zobaczyć, jakie to górki, doliny. Także jest tutaj przepięknie, uwielbiam te lasy. No miałem teraz kilka borowików usiadkowanych, ale w takiej fazie już no mało, że tak powiem, telewizyjnej. A zobaczcie teraz tutaj, bo jestem przeszczęśliwy. Mamy dwa krasnoborowiki ceglastopore. Jeden większy i drugi mniejszy. Patrzcie, jak tutaj wyglądają. No to są przepięknej urody. Zobaczcie. Kasztanowy kapelusz. Nie ma siateczki. Przepiękne kolory, strzępki na trzonie. To taki maluszek. Ale prześliczny, powiedzcie sami. Cudne ujęcie. Może uda się tego też tak złapać? Szkoda słów. Warto tylko patrzeć. A zobaczcie, jak wygląda grzyb jadalny. Jadłem, aczkolwiek ja, no przyznaję się szczerze, za nimi nie przepadam. Jakiś taki dziwny dla mnie mają smak. Ale jak najbardziej są grzybami jadalnymi. No pięknie tutaj te dwa wyglądają, są śliczne, robię zdjęcia, idę dalej. Także kolejne borowiki. Fajne, bo jeszcze nigdy tutaj ich nie znalazłem. Także mam, można powiedzieć, nowe miejsce. Tak sobie chodzę, teraz wybrałem takie wąwozy niedaleko tych krasnoborowików ceglastoporych. I mamy tutaj, zobaczcie, dwa podgrzybki, zwane potocznie zajączkami. Także czytałem na różnych doniesieniach, że się pojawiły. Zastanawiałem się, czemu nie mogę spotkać, a jednak są, potwierdzam. Tak się oto prezentują. Za chwilę będę w miejscu, gdzie często można było liczyć na kurki. Może uda mi się jakieś pieprzniki jadalne wam pokazać, a sobie nazbierać do jajecznicy. Miło by było. Ruszam dalej. Kurki lubią mech. I to się kolejny raz potwierdza. Zobaczcie, taki wąwozik. Trochę mchu. Obiecałem, że wam pokażę kurki, prawda? Ale nie mówiłem, jakich wielkości. Zobaczcie, dopiero malutkie zalążki. Specjalnie przyłożę palec, żeby wam pokazać. Zobaczcie, tak, tu są malutkie kurki. O, uciekły mi. O, zobaczcie, jak wyglądają. Przepraszam, że tak macham, ale one są mikroskopijne. Zalążki kureczek. Tutaj kolejne. Także za jakieś kilka dni, jak będzie trochę deszczu i nie będą same upały, no to z tych kurek coś tutaj wyrośnie. Pokręcę się, może będą jakieś większe. Tak naprawdę to obszedłem już większość miejsc, które chciałem sprawdzić. No tam nie mogę niestety iść, bo trwa wycinka. No i zastanawiam się, czy nie ruszyć gdzieś dalej, pochodzić, popatrzeć i chyba tak zrobię. A tu mamy kolejną rodzinę maślaków. Aczkolwiek no w takim stanie, że też nie nadającym się do zabrania, ale są, jest tu ich około 8, a kureczek jak nie było widać, takich nie ma. Idę tym wąwozem i zobaczę, co na skrajach będzie rosło. Może tam będzie jakiś pieprznik. Pomimo, że tych grzybów nie ma dużo, to cieszę się, że czasem udaje mi się jakieś grzybki wam pokazać. Inne niż takie pospolite. Tutaj zobaczcie, muchomor rdzawo-brązowy wystaje z daleka. A tutaj mamy gołąbki. Najpewniej zielonawo-fioletowawe. Tak się prezentują. Także kolejne gatunki. Jest ich więcej. Trochę ostatnimi czasy pada. Może coś z tego będzie. Jak widzieliście, udało się znaleźć borowiki usiadkowane, krasnoborowiki ceglastopore, trochę maślaczków, jakieś podgrzybki i miniaturowe kurki.
A teraz zapraszam Was na relację z dzisiaj, czyli z 19 lipca. Zaczynamy. I zobaczcie, ledwo co wszedłem tutaj do lasu od strony ulicy Tatrzańskiej. Główna ścieżka prowadząca na Płachołek, a przy niej samej tutaj już rosną podgrzybki. Pierwsze, tutaj trochę większe. No to jest nadzieja. Zobaczymy, co będzie dalej. Taki oto las. Tu tak samo te góry, doliny, ukształtowanie morenowe, o którym Wam wczoraj wspominałem. I zobaczcie, również gołąbek zielonawo-fioletowawy rośnie tutaj na naszej trasie. Przyznam się szczerze, że teraz się cofnąłem do niego, żeby Wam pokazać. Przed chwilą powiedziałem, że żadnych borowików nie widziałem. To teraz zobaczcie. Ruszam, idę. To nie było nagrywane, znaczy teraz nagrywam, ale wcześniej właśnie tak szedłem i nie wiedziałem, że on tam rośnie, bo mogę już powiedzieć, że rośnie. Chyba mnie usłyszał, ale numer. Najładniejszy w tym sezonie. Chodźcie. Patrzcie. Mamy go. Nie wziąłem dzisiaj nożyka, ale widzę, jak już przyjrzycie się w środku, że też jest robaczywy. Więc on tutaj zostanie, ale jest najładniejszy mój borowik usiatkowany tego sezonu. Ale ładny. O, tutaj ta charakterystyczna siateczka na trzonie może się uda. O, przepięknie pokazana. Widzicie, jakie ma poletka, takie siateczka? Jakby był trzon pokryty siatką. Dlatego borowik usiatkowany. Tutaj nie wiem, czy Wam też to pokażę. Jest przeżarty na wylot. Nie mogę złapać ostrości. No i niestety troszkę się spóźniłem. Przyszedłem w takie miejsce, które wydawało mi się, że warto odwiedzić i faktycznie. Zobaczcie. Rósł tu sobie jakiś borowiczek. Dosyć dużych rozmiarów, ale zobaczcie, jak przejedzony. Tutaj jeszcze został trzon. Zobaczcie, jaki robaczek. Wygląda tak. W środku pełno dziurek. I on sobie tutaj rósł. No szkoda, chciałbym go po prostu zobaczyć w pełnej okazałości, ale niestety już jest zjedzony. No chyba przez tego pana. Pokręcę się tutaj, może uda mi się coś fajnego zobaczyć jeszcze. W takim oto lesie się poruszam. Zdecydowanie las liściasty. Nie ma co na razie wiglastych szukać. I tak się zastanawiałem, czy dzisiaj będzie mi dane je spotkać. I tak, są gołąbki zielonawe. Jedne ze smaczniejszych grzybów. Tutaj jeszcze jest taka nawet faza ich młodziutka. Ten nawet nie popękany na poletka. Dwa fajne gołąbki zielonawe. Można jeść na surowo, posypać lekko solą i spróbować. Fajnie, że udało mi się dzisiaj spotkać. Nie mam nożyka. Dzisiaj taki wczoraj rekonesans. Tak one wyglądają. Mówię, nawet nie są popękane. One często mają takie skrawki, poletka. Od słońca są popękane. Właśnie charakterystyczne to jest dla nich. Lubię się kręcić właśnie przy takich górkach, gdzie zaczynają się chaszcze. Często na takich górkach odnajdywałem borowiki. I zobaczcie, idę sobie tak przed chwilą. Patrzę. A co tam po środku rośnie? Na pewno jakiś grzybek. Podchodzę bliżej. No i mam borowiczka. Tak się tutaj prezentuje. Z tej strony. Także na 19 lipca zaczynam borowiki zbierać. Wczoraj się pokazywały. No i dzisiaj też trzeci. Dwa, które rosły. Chyba ten najpiękniejszy, taki młodzieniaszek. Kolejne gołąbki, ale nie jestem w stanie określić, jakie to gołąbki. Tych gołąbków jest tyle, że masakra. Do nich to przyda się mikroskop i wtedy można oznaczać. A tak to można tylko kilka tak określić organoleptycznie. Idę i widzę z daleka, że coś tutaj rośnie. Zastanawiałem się, co to, ale już wiem. To jest młody owocnik murszaka rdzawego. Zobaczcie, jak się prezentuje. Później będzie taki
duży, talerzowaty, a na razie jest taki. No z daleka wygląda jak może maślaczek. Już jestem bardzo blisko ulicy Spacerowej i chyba ktoś tutaj nie wiedział, co to za grzyb. Bo przewrócony, tutaj rosną dwa kolejne. Są to tak zwane miodówki, maślaki pstre, grzyby jadalne. Tak się tu prezentują. Bardzo aromatyczne grzyby. Uwielbiam je zbierać i dodawać do sosiku, bo naprawdę przepięknie pachną. Dzisiaj zostają zlane deszczem, a ja zmierzam już do domu. Ja to jednak mam dobrą pamięć do grzybów. Pamiętam, że kilka lat temu, chyba gdzieś 4, udało mi się trafić tutaj kurki. Jestem naprawdę blisko ulicy Spacerowej, co zresztą pewnie słyszycie. I zobaczcie, mamy pieprzniki jadalne. Tutaj większe, ale już też takie podjedzone. Widzę, że suche. Ale są. Szkoda, że nie są w całości. Zobaczcie, jak tutaj poukrywane. Tutaj też. Super. Ja już na dzisiaj kończę grzybobranie. Tak jak widzieliście, udało się znaleźć kilka borowików usiadkowanych, więc wczorajszy i dzisiejszy dzień wyglądały bardzo podobnie. Weekend pojadę gdzieś dalej, za Trójmiasto, może Kaszuby i tam będę szukał swoich pierwszych borowików, koźlarzy właśnie na Kaszubach. A dzisiaj się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.